spotkanie przewidziane jest na około godzinę czasu, to jest ta część konferencyjna. Chcemy porozmawiać z Państwem o OZE, OZE w Polsce, a bardziej precyzyjnie jeszcze o energetyce wiatrowej. Jest z nami Pan Pan Dominik Sołtysiak z Kancelarii BSJP. Kancelaria, która specjalizuje się w tej tematyce, wiele naukowych opracowań, bardzo utytułowana i w tym środowisku energetyki wiatrowej szanowana kancelaria prawna. Jest pan Wojciech Romaniszyn, czyli animator główny siłowni wiatrowych SA, czyli deweloper, ten, który dla nas realizuje te projekty. Jest z nami pan Tomasz Kapała z ramienia pracowni finansowej. To jest osoba, która dołączyła do zespołu. Od 2003 zajmuje się energetyką wiatrową. W zasadzie od samego początku swojej kariery, bo z tego co pamiętam, chyba nawet praca magisterska była o oszacowaniu produktywności na podstawie badań wiatru. Więc mamy tutaj grono, które z tą energetyką ma do czynienia nie od dzisiaj. Może chcielibyśmy zacząć od tego, na jakim etapie obecnie są prace legislacyjne zarówno dotyczące ustawy odległościowej, jak i ustawy o OZE. I tutaj chciałbym poprosić o takie podsumowanie tego, co obecnie dzieje się na rynku, pana Dominika. Dziękuję bardzo, panie Macieju. Przedstawię się może jeszcze raz państwu. Jestem adwokatem, nazywam się Dominik Sołtysiak i prowadzę praktykę prawa energetycznego w kancelarii BSJP. Zajmuję się tak naprawdę tematyką odnawialnych źródeł energii od 8 lat. Można powiedzieć od początku tej branży w Polsce. I zapewne zdaję sobie sprawę, że wszyscy z Państwa śledzą z bardzo wielkim tutaj napięciem kolejne prace legislacyjne, jak to będzie wyglądał ten rynek energetyki wiatrowej w Polsce pod rządami obecnej władzy. Państwo wiecie i widzicie, przy jakichkolwiek zmianach politycznych każda opcja polityczna ma swoją wizję na temat rozwoju energetyki, na temat rozwoju tego strategicznego sektora. I to na końcu 2015 roku mieliśmy taki stan prawny, że weszła w życie ustawa OZE w okrojonym kształcie. Wszyscy oczekiwaliśmy, że wejdzie nowy system aukcyjny z dniem 1 stycznia 2016 roku, czyli tego roku. I będziemy mieli już jakieś jasne ramy stabilne tego wsparcia do odnawialnych źródeł energii. Okazuje się, że ten termin został przedłużony do 1 lipca. Obecnie trwają intensywne prace w Ministerstwie Energetyki nad nowelizacją tej ustawy o odnawialnych źródłach energii. Wiąże się to też, tak jak nadmieniłem wcześniej, z troszeczkę inną wizją obecnego rządu na temat rozwoju w ogóle nie tyle co energetyki, ale odnawialnych źródeł energii. Ale to nie znaczy, że tych OZE nie będzie w Polsce i te OZE nie będzie się tak dynamicznie rozwijało. W dalszym ciągu obowiązuje w Polsce system tak zwanych zielonych certyfikatów. Państwo wiedzą, wszystkie źródła odnawialnych energii, które są instalacje, które są zakwalifikowane do tego rodzaju źródeł, one uzyskują wsparcie w postaci praw niemajątkowych za każdą kontrolowaną kilowatogodzinę w postaci praw majątkowych, tak zwanych zielonych certyfikatów. Jest to coś dodatkowego, czyli mamy, sprzedajemy czarną energię tak zwaną plus te zielone certyfikaty. Dla inwestycji, które zostały uruchomione, czyli została produkowana pierwsza kilowatogodzina, tak naprawdę zostanie wyprodukowana do 30 czerwca, te inwestycje zostaną w systemie certyfikatów. I to też zapowiedział minister energetyki, że te prawa nabyte, one zostaną zachowane, czyli inwestycje uruchomione jeszcze w tym roku, w pierwszym półroczu, na pewno będą uzyskiwały wsparcie w systemie zielonych certyfikatów. Ten system pozostanie. W jakim kształcie on będzie modyfikowany, ciężko w tym momencie powiedzieć. Ministerstwo potwierdziło, że zielone certyfikaty będą utrzymywane, natomiast najprawdopodobniej ten system będzie wygaszany. To wynika też z wymogów na płaszczyźnie Unii Europejskiej. To wynika z wytycznych, tak zwanych wyłączeń blokowych dotyczących dozwolonej form pomocy publicznej.
czy Unia Europejska nie widzi tutaj certyfikatów jako formy dotowania inwestycji prywatnych ze źródłem państwowym. Takim rekomendowanym sposobem dotowania jest system aukcyjny. On miał wejść w życie, jak już nadmieniłem na początku tego roku. To się jednak nie stało. Ten system najprawdopodobniej on wejdzie. Kiedy jest to ciężko powiedzieć w tym momencie, ministerstwo zapowiada, że dla tych nowych instalacji to ma wejść w życie już z 1 lipca, natomiast z nieoficjalnych informacji i też z całej procedury legislacyjnej wynika, że może być tak, że jednak te aukcje będą dopiero w 2017 roku, co też no, da możliwość dokończenia inwestycji i przygotowania się jeszcze lepszego do tych aukcji. Dlaczego 2017? Ja to widzę w ten sposób, że ten system, ta nowela do ustawy o odnawialnych źródłach energii, która jest obecnie opracowywana przez ministerstwo, ona będzie musiała przejść procedurę notyfikacyjną w Komisji Europejskiej. Jest to jeden, to co najprawdopodobniej polski rząd obecny zrobi. On zarzuca poprzedniej władzy, że nie dokonała notyfikacji obecnej ustawy o OZE do Komisji Europejskiej. To jest jeden też z argumentów obecnego rządu do tego, żeby przełożyć w czasie wejście w życie tych nowych rozwiązań prawnych. Gdybym mógł teraz jeszcze poprosić pana Wojciecha o zabranie głosu właśnie w tym temacie, bo jesteśmy przy różnych scenariuszach. Mówimy, że 1 lipiec ma wejść system aukcyjny. No, branża tak naprawdę i rozmowy kolorowe świadczą o tym, że raczej to nie będzie miało miejsca, czyli certyfikaty nie zostaną wprowadzone w lipcu. Panie Wojciechu, jak pan widzi możliwe scenariusze rozwoju systemu wsparcia? Ja pozwolę sobie przede wszystkim na taką małą refleksję związaną z przyjęciem treści propozycji projektu ustawy tak zwanej odległościowej, która się pojawiła kilka tygodni temu i było jej pierwsze czytanie w Sejmie. Otóż to, co się stało i te wszystkie tezy wyartykułowane w postaci projektu ustawy przede wszystkim były odpowiedzią i były zobowiązaniem na pewną dosyć znaczną część elektoratu obecnej partii rządzącej. Ponieważ kilkaset projektów, jakie były w Polsce procedowane, zainteresowało i zaktywizowało bardzo dużą część społeczeństwa polskiego. Ja sądzę, że ta branża po raz pierwszy zaktywizowała tak wielką część polskiego społeczeństwa w ogóle w historii. I musimy sobie z tego zdawać sprawę. W pewnym momencie włączyli się politycy, dlatego że bardzo łatwo politykom przywłaszczyć pewną część elektoratu. Tak to się stało i z uwagi na fakt, iż branża jest no, zupełnie nieznaną wcześniej, szerzej technologią, więc tutaj to, co jest nieznane, to wywołuje pewną bojaźń i pewien strach i pewien lęk. I te lęki zostały bardzo dobrze zagospodarowane przez polityków. I o tym musimy pamiętać, że treść tej ustawy, projekt tej ustawy to jest właśnie wynik pewnego zobowiązania tych polityków, którzy dostali się do parlamentu, którym udało się ukonstytuować większość parlamentarną. To było jak gdyby konieczne z ich strony, żeby tak to się stało. I tak po pierwszym czytaniu wiadomo było, że treść zaproponowana przez posłów jest treścią no, daleko odbiegającą od rzeczywistości. I tutaj zarówno lobby branżowe, jak i zupełnie zdroworozsądkowa część społeczeństwa musiała zareagować. Zareagowała dosyć gwałtownie na to, co zostało opublikowane. I stąd między innymi jest w tej chwili to zdjęcie z porządku dziennego drugiego czytania, które miało się odbyć dwa dni temu.
przeniesienie tego wszystkiego na przyszłe obrady Sejmu. I my gorąco wierzymy, że ludzie, którzy się tym zajmowali, już poszli po rozum do głowy i że bardzo dużo weryfikacji, tych właściwych weryfikacji zostanie zrealizowanych, jeżeli chodzi o zapisy. Więc sądzę, że tutaj nie ma obawy, żeby było wprowadzone prawo wbrew zdrowemu rozsądkowi. Właśnie przypomnijmy kilka takich podstawowych aspektów. To było 10-krotność wysokości całości instalacji, już nie wieży, tylko również z łopatami, co przekładało się na 2-3 km odległości. Nawet w wywiadzie pan wiceminister Żykiewicz powiedział, że no przecież to jest normalne, tak jest praktykowane w Europie, na przykład w niektóre landy w Niemczech, i wymienił Bawarię. To my z ciekawości i takiej ostrożności procesowej wpisaliśmy, ile jest instalacji wiatrowych w Bawarii, i się okazuje, że jest jedna, po prostu jest jedna, symboliczna, po wysypisku śmieci. Więc faktycznie przykład był trafiony, właśnie udowodnił, że ta odległość po prostu całkowicie zablokuje rynek. Kolejne dwie rzeczy to była opłata z Urzędu Dozoru Technicznego i tutaj podnoszone larum, bo miałoby być badanie techniczne turbin, które są nowe jeszcze przed ich uruchomieniem, później co 2 lata. Tymczasem nawet samochód kupiony w salonie wymaga pierwszego przeglądu po 5 latach, prawda? Wiem, jaka jest... Po trzech, to przepraszam. Tymczasem no, wiemy, ile samochód zachowuje tą sprawność, a w przypadku turbin i na ile jest gwarancja na samochód od producenta. W przypadku turbin może to być nawet 15-25 lat nawet są gwarancje. I kwestia opłaty za ten przegląd. Bo sam przegląd to wiele osób twierdziło, że on jest zasadny, nie w takim oczywiście, nie z taką intensywnością, ale co do zasady przegląd jak najbardziej tak. Natomiast opłata była kuriozalna i nie wiadomo, w jaki sposób było naliczenia. I kiedy pytaliśmy, dlaczego tak jest naliczana, no to odpowiedź była taka, że no ponieważ nie wiemy, ile to powinno kosztować, no to ustalmy, że na razie zapiszemy, że to jest do 1% wartości inwestycji. A ponieważ nie wiemy, ile to na wszelki wypadek przez pierwsze 2 lata weźmiemy tą maksymalną stawkę. A później jakby już zobaczymy historycznie, ile to kosztowało, no i się zastanowimy, prawda? No to mniej więcej w ten sposób. A i ostatnia rzecz to była kwestia podatku, prawda? Czyli kwestii zaliczenia całości wieży jako budowli i zwiększenia podstawy opodatkowania. I teraz właśnie, panie Dominiku, co z tymi zapisami, które no gdzieś tam bezpośrednio godziłyby bardzo mocno w instalacje już istniejące, jak i te, które miałyby zostać wybudowane? Które z nich wejdą, które nie wejdą, a jakie jest pana zdanie? No tak, ja się jeszcze tutaj odniosę co do tej jakby momentum tych prac legislacyjnych. Rzeczywiście wydawało się, że inicjatorzy tej ustawy tak zwanej antywiatrakowej, wszyscy chcą ją nazywać, będą parni do swojego celu. Rzeczywiście wydawało się, że to jest decyzja polityczna i takie wydawało się słuchać głosy z kręgów ministerialnych, że rząd realizuje teraz swoje postulaty wyborcze. Natomiast to nie jest tak, że w naszym kraju, w Polsce, która jest członkiem Unii Europejskiej, ustawodawca może przyjmować jakiekolwiek uchwalać przepisy, ważne przepisy, bez według swojego widzimisię. Tak. Okazuje się w tym przypadku, w tej ustawie, że ta ustawa zawiera szereg przepisów, które musiałyby zostać zweryfikowane z punktu widzenia zgodności chociażby z prawem Unii Europejskiej oraz z punktu widzenia też chociażby pomocy publicznej. Okazuje się, że ta ustawa zawiera przepisy dyskryminujące energetykę wiatrową, chociażby potencjalna zmiana podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości, która dotyka jedynie energetykę wiatrową, a nie dotyka energetyki solarnej, biogazowni, to okazuje się, że w tym przypadku mamy postanowienie dyskryminujące. Można to interpretować również w ten sposób, że inne źródła OZE dostają w ten sposób pomoc publiczną. Dlaczego inne źródła płacą mniejszy podatek, inaczej jest opodatkowywane inne źródła,
niż energetyka wiatrowa. Okazuje się, że te przepisy w tym kształcie, które tak mocno ograniczają rozwój czy możliwość instalowania turbin wiatrowych na terenie Polski, na rynku, jakim jest Polska, stanowią tak zwane przepisy techniczne, które wymagają, żeby one ważnie weszły w życie i były przepisami obowiązującymi, przepisami stosowanymi przez organy administracji państwowej, przez sądy, wymagają najpierw uprzedniej notyfikacji do Komisji Europejskiej. I w toku prac legislacyjnych, po pierwszym czytaniu, Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało opinię, która mówi jednoznacznie, że ustawa jest niezgodna z dyrektywami unijnymi, dyrektywą dotyczącą wspierania rozwoju OZE, wprowadza przepisy dyskryminujące, a ta opinia została spuentowana w sposób imperatywny, gdzie ministerstwo nakazało niejako notyfikację tych przepisów do Komisji Europejskiej. W konsekwencji daje się już słyszeć z ust posłów inicjatorów tej, animatorów tej inicjatywy legislacyjnej, że te prace legislacyjne wytracą tempa, że rozpoczną negocjowanie i rozmowy nie tylko z przeciwnikami energetyki wiatrowej, ale również z branżą, że na pewno będą też konsultować tę ustawę na płaszczyźnie Komisji Europejskiej. I co wydaje mi się też słuszne, tak, że ma ta ustawa zostać zmieniona, ona wejdzie w życie, proszę Państwa, natomiast nie w tym kształcie, najprawdopodobniej, jestem święcie przekonany obecnie, że nie w tym kształcie, jaką ją obecnie widzimy. Jeszcze powiem tylko, to jest bardzo dobra zapowiedź z ust inicjatorów tej akcji. Oni powiedzieli tak, że tam, gdzie te wiatraki ludzie nie chcą, żeby one stawały, i są bardzo mocne protesty społeczne, to rzeczywiście ta ustawa będzie miała na celu, żeby te inwestycje nie powstawały. Ale jest wiele gmin, jest wiele obszarów, które chcą rozwoju w Polsce energetyki wiatrowej. I taka zapowiedź z ust tutaj chociażby posła Żońcy się znalazła, który jest posłem sprawozdawcą, że w tych obszarach ta odległość 10 ha tak zwana, ona nie będzie miała zastosowania. Natomiast co do tego podatku, tak, od nieruchomości, tutaj jest, można powiedzieć, te rozwiązanie legislacyjne niejako wylało dziecko z kąpielą, tak? Bo tutaj jest zamierzeniem głównym, tak zwanym ratio legis tego rozwiązania jest to, żeby objąć nadzorem technicznym elektrownie wiatrowe. Tak? I została tutaj zmieniona definicja elektrowni wiatrowej jako części budowlanej, części energetyczne stanowią jak gdyby element tego budowli. No i od razu wszyscy powiedzieli, Jezu, jest skoro budowla, no to jest przecież wartość budowli jest opodatkowana podatkiem od nieruchomości. No i tutaj też no, ustawodawca w toku prac legislacyjnych zdał sobie sprawę, już powiem na marginesie, że inicjatorzy też nie policzyli, czy w jakim kształcie te inwestycje będą musiały płacić o ile więcej tych podatków, tak? Jak zwiększy się tak zwany OPEX, tak, tych inwestycji. I oni tego nie powiększyli, nie policzyli, nie zdając sobie sprawy, że w wielu przypadkach to doprowadzić może do naprawdę no, ciężkich konsekwencji, tak, dla operatorów takich farm wiatrowych. No już teraz mówią, że rzeczywiście do celów podatków rolnego ta definicja zostanie no, zmieniona, tak, w ustawie o opłatach lokalnych zostanie wprowadzony przepis, który będzie jasno mówił, że tylko części budowlane będą stanowiły podstawę opodatkowania, czyli ten cały to wszystko, co te generatory prądu, tak, ten cały software, to zostanie wyłączone, czyli ta największa wartość na te inwestycje i turbiny wiatrowe zostanie wyłączona z podstawy opodatkowania. No, to jest, to wydaje się bardzo logiczne myślenie, bo jeżeli mamy podatek, płacimy od nieruchomości, tak, no, to nie płacimy od domu chociażby, tak, to nie płacimy za to, co mamy w tym domu, tak? Że trzymamy złoto, jakieś kosztowności, to nie jest po prostu też przedmiotem tego podatku, tak? Tylko mówimy tutaj o budowie, o częściach budowlanych. No, postarajmy się to podsumować. Panie Maciej, mam jedno pytanie. Tak, proszę. Ja myślałem, że Pan nas zaprosił dzisiaj z racji tego 14, bo
pod Sejmem jest zwolennicy ekologii energii zapowiadają na 14 taką manifestację. Myślałem, że to dzisiaj, dlatego spotkamy się pod Sejmem. Dominik dlatego przyjął zaproszenie tutaj, żeby... Mam też pytanie dotyczące kwestii Państwowego Instytutu Higieny, który bardzo mocno kwestionuje zasadność budowy i szkodliwość elektrowni wiatrowych. Ja może powiem się I tej odległości, którą panowie już wspomnieli, że podważana jest ta odległość. Ja bym, bo tutaj nasza kancelaria bardzo mocno się też zaangażowała w proces legislacyjny i tutaj analizujemy wszystkiego rodzaju ekspertyzy, na podstawie której została ta też ustawa, ten projekt ustawy opracowany. Okazuje się, że ministerstwo, ten Instytut Ochrony Zdrowia i Higieny się zaczyna tak troszeczkę rakiem wycofywać z tych swoich bardzo kategorycznych wniosków. Te wnioski nie są poparte żadnymi badaniami naukowymi. Oni teraz opierają te badania tylko szukami. Czyli się opierają na zewnętrznych? To nie są żadne badania, bo to jest tak. Tutaj w tym przypadku projekt ustawy i tam jest opinia, bo to nie można nawet nazwać rozprawą naukową profesora Pomańskiego z Uniwersytetu Warszawskiego bodajże. To jest profesor, który zajmuje się ruchem ciał niebieskich. Tak? I on tutaj przedstawił swoją opinię, bo żeby jakakolwiek opinia miała wartość naukowa, ta opinia powinna zostać zrecenzowana przez kolegów po fachu. Pan profesor Pomański wyraził swoją opinię, w której stwierdził, że rzeczywiście ta opinia ma na celu wykazanie zasięgu oddziaływania na elektrowni wiatrowej, rozrzucania się elementów, które znajdują się na łopatach śmigła, w której tej opinii zostaje przygotowana w warunkach idealnych w próżni, gdzie konkluzja jego badań jest taka, że te odłamki lodu mogą być rozruszane przez turbinę wiatrową na odległość 800 metrów. W związku z tym wydaje się być zasadne, konkluzja jest opinii taka, w związku z tym wydaje się zasadne wprowadzenie odległości co najmniej 2-3 km. Więc niech Państwo sami ocenią, tak, jaka jest wartość tej opinii. Tam, gdzie nawet jest opinia sporządzona, która nie została zrecenzowana, recenzje są. Znajdują się, bo Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej przeprowadziło analizę tego typu, bo tutaj mówimy o tak zwanym sad case, takim przypadku, które miało miejsce w Polsce, gdzie część łopaty śmigła została oderwana i oni przeprowadzili tutaj, jak to wyglądała ta sytuacja, że tak naprawdę to ta część łopaty śmigła, która się tam oderwała, czy można porównać do tej odłamku lodu, tak? Ona została po pierwsze znaleziona pod turbiną, nie było żadnych dowodów do tego, żeby to zakres oddziaływania był, nawet tak jak twierdzi tutaj autor tej opinii, 800 metrów, więc te wszystkie twierdzenia, które propagują przeciwnicy energetyki wiatrowej, one nie są poparte jakimiś takimi rzetelnymi badaniami naukowymi. Tak? Jest mowa o tak zwanych rzeczywiście infradźwiękach, natomiast do dzisiaj nie ma jakichkolwiek twardych dowodów co do tego, że te infradźwięki mogą powodować na jakiej odległości mogą one wpływać w ogóle na zdrowie ludzkie i jakie tak naprawdę zaburzenia, patologie w organizmie ludzkim mogą to powodować. Tak? Mówimy o czymś, co jest niebadalne, co jest nienamacalne, i dlatego łatwo można się posługiwać tego typu argumentacją. Tak? Dobrze, przepraszam, to skąd się bierze? Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialnej bierze pod uwagę, że w zasadzie całkowicie można będą takie projekty zaniechania budowy energii, rozbudowy energii odnawialnej. Dokładnie zdaniem Izby Gospodarczej Energetyki Odnawialnej i rozproszonej projektodawcy całkowicie świadomie zgłaszają pomysł prowadzący do rezygnacji przez Polskę z rozwijania tej formy pozyskiwania energii, uważają dziś za najtańszą technologię wykorzystania odnawialnych źródeł. Ale Izba stwierdziła tutaj wprost, że tutaj kategorycznie oni tutaj
skrytykowałem ten projekt, bo rzeczywiście projekt w tym kształcie, tak, jeżeli on by wszedł, mówimy tutaj o tej odległości 10 lat tak zwanej, tak, 10-krotność wysokości turbiny plus jeszcze łopata śniegowa, czyli mając na uwadze najnowsze, prawda, turbiny wiatrowe, których wysokość jest od 150 do 200 metrów, mówimy o 2 kilometrach. Tak? No nie ma w Polsce takich miejsc, gdzie można by było teraz posadawiać turbiny wiatrowe. Ja też chciałbym zwrócić uwagę na pewnego rodzaju też rozwiązania, tak, legislacyjne, przepisy intertemporalne. To, że ten akt wejdzie w życie, nawet w tym kształcie, jaki mamy, tak, powiedzmy sobie taki najgorszy scenariusz, tak, 10-krotność wysokości, rzeczywiście, w mojej ocenie, jako tutaj doradca dla przedsiębiorców, no nie ma takiego miejsca, żeby można było zrealizować jakiś projekt. Natomiast to dotyczy projektu nowych. Czyli innymi słowy, projekt, który jest zakończony, kiedy jest procedura o wydanie pozwolenia na budowę dotycząca wieży w toku, nie jest objęty obecnym, tak? Mówimy o obecnym tym projekcie. No już tutaj też trwają jakieś takie, no, widzę zakusy zliberalizowania tych przepisów przepisów temporalnych, bo już jest przepis, który został wprowadzony do ustawy, że do planów zagospodarowania przestrzennego, które zostały wyłożone i przewidują lokalizację turbin wiatrowych, ten przepis 10H tak zwany nie będzie miał zastosowania. Tak? Są zliberalizowane przepisy dotyczące decyzji WZ. Tak? Te decyzje WZ, które zostały wydane dla elektrowni wiatrowych przed wejściem w życie tej ustawy, one zachowają swoją moc. Czyli to nie jest tak, że powiedzmy sobie całkowicie, nawet jeżeli ta ustawa przyjmując, tak, wejdzie w życie, to w ogóle żaden wiatrak nie powstaje. Jest naprawdę bardzo dużo projektów, które się znajdują, inwestycji, które się znajdują w fazie projektowej, tak, które czekają po prostu na finansowanie, które zostały gdzieś tam, no, włożone do szafy, też w kontekście takim, że cały czas ta ustawa o OZE była procedowana, inwestorzy czy też banki, tak, nie wiedziały, w jaki sposób, ile będzie można w tych aukcjach uzyskać, tak, no, bo przy inwestycjach w certyfikatach, tak, no, to wiadomo, tak, jakie są też ceny obecnie, ceny energii, ceny certyfikatów, tak. Wszyscy oczywiście liczą na to, że w aukcjach będzie można więcej zyskać, tak, i wszyscy czekają, że no, nie będziemy szli do certyfikaty, dużo inwestorów było takich, idziemy powiedzmy sobie w aukcji. Jest dużo, naprawdę jest dużo projektów, gdzie ja sam doradzam przy tego rodzaju projektach dla dużych też firm korporacyjnych, które mają przygotowane projekty i kiedy będą aukcje już ogłoszone, oni z tymi projektami startują i te projekty zostaną zrealizowane. Żadna ustawa odległościowa tych projektów nie zablokuje, no bo prawo też nie może działać wstecz. Tak? Tego typu przepisy, no one niestety też, no to też ustawodawca widzi. Tak? I te przepisy intertemporalne znajdują się w projekcie tej ustawy. Dobrze, tak jedno zdaniowo, gdybyśmy mogli podsumować, bo to jest też fajne, takie ciekawe wyjście do tematu związanego z tym, że obecnie na rynku jest tyle, bo to jest oczywiście powiązane z dyrektywą unijną i z naszymi wymaganiami produkcji i udziału OZE w energii elektrycznej sprzedanej. I okazuje się, że pozwoleń na budowę jest całkiem sporo, to co mówił pan Dominik. Są osoby, które właśnie czekają, aż się wyjaśni sytuacja, co w końcu z tą ustawą o OZE. I na dobrą sprawę można byłoby wybudować już dzisiaj tyle elektrowni, które, stawiam taką tezę, możecie panowie potwierdzić lub zaprzeczyć, które spowodowały, że wypełnilibyśmy te wymagania, i jeśli chodzi o produkcję, nawet gdybyśmy już od dzisiaj nie wybudowali żadnej elektrowni, w sensie nowego projektu, bo weszłaby ta ustawa. Natomiast te projekty, one po prostu cały czas gdzieś na półce są odłożone, bo co najważniejsze, nie wiemy, jaki jest ostateczny system wsparcia. I teraz chciałbym dotrzeć właśnie do tego momentu, w którym powiemy sobie o tym, czego możemy się spodziewać właściwie, jeśli chodzi o wsparcie. Jakie są przesłanki co do wsparcia poszczególnych źródeł? Czy mamy jakąś informację z tego zakresu? Panie Wojciechu. No więc jeżeli chodzi o spojrzenie na nowy system wsparcia, to należy powiedzieć, że jest dosyć zróżnicowane i zmienne. To, co było na przykład kilka tygodni temu, ja miałem przyjemność rozmawiać z ministrem Tchórzewskim i wiceministrem Piotrowskim, którzy powiedzieli mi, że oni nie widzą aukcji w nowym systemie wsparcia. A dzisiaj, jak się okazuje, wczorajsza wypowiedź ministra Piotrowskiego mówi, że oni chyba jednak zmieniają swoje stanowisko, że te aukcje powinny być, ale będą one w koszykach technologicznych, tak zwanych.
Czyli w sumie oni chcą wyraźnie tutaj wyeksponować takie ich ulubione źródła odnawialnej energii, to znaczy biogaz, czynski biogaz. No oni mówią oczywiście o geotermii, bo geotermia to wymaga zupełnie innych nakładów i póki co ekonomicznie nie ma szans, żeby się spiela. Muszą być bardzo duże dotacje do kapeksu, żeby mówić o spięciu ekonomicznym geotermii. Ale wszystkim biogaz. Ale oni sobie nie zdają sprawy z jednego, żeby rzeczywiście biogaz mógł funkcjonować, to wymaga bardzo wysokiej taryfy, feed-in taryf, która jest na przykład w Niemczech prowadzona od wielu lat, dzięki której wybudowało się około 5-6 tysięcy biogazowni, różnych biogazowni rolniczych, od 50 kW do 2 MW. I co się okazuje? I okazuje się, że po kilku latach konstatacja jest następująca. Ten biogaz się tak na dobrą sprawę nie sprawdza, bo wymaga jeszcze wyższych taryf niż Niemcy założyli, a tej wysokości taryfy, które założyli Niemcy i które niestety nie dały sukcesu tej branży, nawet nie są do pomyślenia, jeżeli chodzi o Polskę. Przypuszczam, że panowie ministrowie o tym nie wiedzą, nie do końca są poinformowani. Także ja sądzę, że w dalszym ciągu najważniejszym źródłem energii odnawialnej w Polsce będzie wiatr. Nawet jeżeli dzisiaj oni myślą, że będzie on zablokowany, jeżeli chodzi o przyszłe inwestycje, no to niestety chyba od strony ekonomicznej nie będziemy mogli tutaj uciec od tego wiatru. I tutaj jest taka kolejna rzecz, która gdzieś się wyłania w tym wszystkim, bo nawet kiedy mieliśmy okazję udzielić wywiadu dla wydarzeń w Polsacie, to pytano nas właśnie o rozwój OZE w Polsce, co go tak naprawdę blokuje. I co się okazuje, że nie blokują nas tak naprawdę przepisy, czy to, że nie jesteśmy elastyczni, to, że nie możemy się dostosować, to, że rząd chce uregulować ten temat. Nic z tych rzeczy. Jedyna rzecz, która tak naprawdę nas spowalnia, blokuje i powoduje jakiś tam marazm, to jest zmienność tych przepisów. Bo to, co było w zeszłym roku, to przecież przypomnę Państwu i inwestorom, którzy są w projektach 7, 8, 11 i 12, gdzie po prostu było pewne, że od 1 stycznia wchodzi system aukcyjny, a 28 czy 29 grudnia prezydent podpisał przedłużenie wejścia 4 rozdziału o OZE. No i teraz powstaje pytanie, jak mamy funkcjonować w takiej gospodarce, w której wielomilionowe nakłady i timing ze sobą jest zgrany i dowiadujemy się 3 dni przed wejściem nowej ustawy, że jednak będzie odroczona. I co ciekawe, mamy kwiecień, tak? Kwiecień, dobrze pamiętam. Mamy kwiecień i słyszycie sami Państwo, wejdzie w lipcu system aukcyjny czy nie wejdzie? No po tym, co Państwo słyszycie, co tutaj jesteśmy, nawet tą chwilę, co rozmawiamy, co teraz można byłoby o tym powiedzieć, prawda? Każda zmiana, każdy ruch powoduje oczywiście to, że tą całą maszynę, która funkcjonuje, no trzeba dostroić, trzeba dostosować do tego nowego systemu. I stąd właśnie, gdyby Pan Dominik jeszcze mógł też zabrać głos i powiedzieć właśnie, no to na co się szykować? Co jaki system wsparcia, już pomijając tą ustawę odległościową, która notabene nas i Państwa bezpośrednio nie dotyczy w żaden sposób, ponieważ wszystkie projekty, które tutaj mamy, są z pozwoleniem na budowę, także no, nie mamy jakby tego ryzyka. Jedyne ryzyko, które to też jeszcze tak na marginesie powiem, które Państwo jako inwestorzy ponosiliście, to było ryzyko tych opłat, czyli Urząd Dozoru Technicznego i podatek od nieruchomości. No ale to, co Państwo słyszycie, ona została zdjęta z czytania, wycofują się z tych ustaleń. No i faktycznie nie wiem, czy z tego podatku to już jest oficjalna informacja, że nie będzie od... Nie, to wszystko są informacje kolorowe oczywiście, tak, bo to nie wiadomo, to jest, jak Państwo widzicie, no, sytuacja zmienia się jak w kalejdoskopie, no, natomiast no, jeżeli brać pod uwagę oficjalne wypowiedzi tutaj przedstawicieli władz, a oni no, co zasady no, realizują to, co mówią, tak, bo tutaj z tego, co widzimy, no to raczej tutaj będą wycofywali się z tych opłat, tak. Tak samo z tym GUD, tak, jednak ich zamiarem nie było co zasady dodatkowo dołożenie dodatkowego domiaru jakiegoś tam dla energetyki wiatrowej, być może jakieś były tam poszukiwania dodatkowych środków do budżetu.
Natomiast tutaj było jasną intencją objęcie nadzorem technicznym elektrowni wiatrowych, żeby to było inwestycje były bezpieczne. Dobrze, i teraz jest, dochodzimy do miejsca, w którym niespełnienie wymogów, bo mówimy teraz już o ustawie, czyli o tym drugim kluczowym elemencie dla nas. Ustawa odległościowa, to już omówiliśmy, a teraz ustawa o OZE, czyli o systemie wsparcia, jaki ma być dla odnawialnych źródeł energii. No bo dochodzimy do miejsca, w którym musimy sobie zadać pytanie, czy w 2020 roku spełnimy wymagania dyrektywy unijnej. Mówi się, że jeżeli będzie tak jak teraz, no to oczywiście jednoznacznie nie. I teraz te jednoznacznie nie, co powoduje dla budżetu państwa? Straty na poziomie między 15 a 18 miliardów złotych, w zależności od tego, kto szacuje rocznie. 15-18. No i to taka analogia drobna do programu 500+, który kosztuje 20, prawda? Więc kwestia, czy dołożyć, czy po prostu jeszcze dodatkowo się, że tak powiem, zadłużać, za co oczywiście zapłacą państwa dzieci, nasze dzieci i ich dzieci. Teraz właśnie, co z ustawą? Mamy projekty, tak jak tutaj jesteśmy wspólnikami w projektach, mamy pozwolenie budowlane, mamy kapitał na infrastrukturę towarzyszącą. Chcemy budować, nie robimy tego. Nie robimy, bo nie wiemy, jaki system wsparcia będzie obowiązywał. Jakie tutaj są możliwości? No na pewno certyfikaty, jak powiedziałem, zostaną. Tak? Dla tych projektów, które zostały uruchomione przed wejściem, w życie nowych regulacji, one pozostaną w certyfikatach z możliwością przejścia najprawdopodobniej do nowego systemu. Ta formuła zostanie zachowana. Tak jak tutaj już Pan Wojciech też nadmienił, są takie projekty, żeby zrobić tutaj te aukcje, więc aukcje najprawdopodobniej nie będą, bo to jest tak naprawdę wytyczna ze strony Komisji Europejskiej. Ogólna zasada, bo jaka tutaj funkcjonuje przy tak zwanej pomocy publicznej, to to wyjaśnię w ogóle całą jak gdyby tutaj przyczynę tutaj dyskusji na temat aukcji, czy będą aukcje, dlaczego te aukcje, tak? Co do zasady w obrębie Unii Europejskiej państwa członkowskie nie mogą, więc zakazana jest tak zwana pomoc publiczna. Tylko formy dozwolone tej pomocy publicznej są, mogą być realizowane. I taką dozwoloną formą publiczną dla OZE są wsparcie w systemie aukcyjnym. Tak mówi tak zwane właśnie te rozporządzenia blokowe, tak mówi Komisja Europejska, więc tutaj polski rząd od tego nie ucieknie. Więc te aukcje najprawdopodobniej będą, w mojej ocenie zostaną, będą realizowane. Natomiast tutaj rząd, polski rząd szuka jakiegoś wyjścia na to, żeby też no, w tych aukcjach mogły wygrywać te biogazownie, tak? No bo wiemy wszyscy, że wiatraki są najtańszymi źródłami i dlatego one powstają, tak? W realiach w ogóle polskich, w środowisku polskim to jest najtańsze, najlepsze źródło OZE. To są wiatraki, tak? One wygrywają konkurencję z solarami, z biogazowniami, tak? I tutaj w obecnym kształcie tej ustawy, jeżeli mamy wszystko w jednym koszu, to wiadomo, że całe wsparcie jest zgarnie z rynku wiatrówka, tak? A pozostałe źródła technologiczne, inne technologie, one no nie będą mogły uzyskać tego wsparcia, nie wygrają po prostu tych aukcji. Dlatego no, jest tutaj taki pomysł, tak, żeby zrobić te koszyki technologiczne, one mają też no, nie być takim sensu stricte koszykami technologicznymi, no bo też to Komisja Europejska tego nie dopuszcza, tak? Dlatego tutaj jest... Panie Dominiku, wyjaśnijmy, czyli że do aukcji gaz konkurowałby z gazem... Dokładnie tak, każdy będzie, powiedzmy sobie już tak upraszczając, tak, każdy będzie konkurował ze sobą, będzie powiedzmy sobie odrębna aukcja dla biogazowni, odrębna aukcja dla paneli fotowoltaicznych, tak. Przy cenach referencyjnych. No i oczywiście ceny referencyjne, tak, tego jeszcze nie znamy. Natomiast tutaj chciałbym powiedzieć, co może być tutaj z perspektywy państwa bardzo istotne, tak, dla państwa inwestycji. Bardzo ciekawym rozwiązaniem, które zaproponowały Ministerstwo Energetyki, nad którym oni pracują, tak zwane mikroklasy technologiczne. Tak? To będą takie jak gdyby dodatkowe wsparcie dla małych inwestycji OZE, gdzie to będzie takie kombinowane źródła, czyli przykładowo na jednym przyłączu ma być wiatrak, jakiś tam panel postawiony, może jakaś biogazownia. I jeżeli to źródło będzie zapewniało jakąś tam wartość dodaną dla
lokalnej wspólnoty dla gminy. Takie źródło będzie miało dodatkowe, niezależnie już od wsparcia, dodatkowe dotacje. I to ma być pomoc tak naprawdę tutaj inwestycyjna, czyli zwolnienia z jakichś podatków, z dodatkowych opłat. To jest taka sprzeczność. Tak? Z jednej strony mówimy o tych podatkach dodatkowych od nieruchomości, a ja słyszę z ust przedstawicieli ministerstwa, że oni zamierzają zwolnić właśnie OZE z podatków, tak? Które będą właśnie w tym klastrze technologicznym realizowane. Tak? Więc tutaj jest to jakieś tam coś dodatkowego. Terminy, panie Dominiku, jak to terminowo wygląda? Nawet jeśli zachowalibyśmy system zielonych certyfikatów do czasu wejścia już tego nowego, zmienionego systemu aukcyjnego, jakie możemy przewidywać terminy? Obecnie żyjemy datą 1 lipiec. Przy nowych, tak? Bo 1 lipiec jest cały czas realny, tak? I tak jak oficjalnie mówią przedstawiciele tutaj no, z ministerstwa, oni mówią, że ten termin no, oni dotrzymają, tak? Że projekt ustawy prawdopodobnie zobaczymy nowelizację ustawy na początku maja. Będą prowadzone tutaj konsultacje społeczne, no, bo to tak naprawdę wszystko zależy od woli politycznej. No, możliwe jest to, że ta ustawa wejdzie w życie, tak? Bo jeżeli nie będzie żadnych dalszych nowelizacji tej ustawy, nie będzie żadnych takich, kiedy to mówię, overnightów, tak? No to ta ustawa powinna wejść w życie, te akcje powinny wejść w życie 1 lipca, tak? I one wejdą w życie, tak? 1 lipca. No, natomiast to, że ta ustawa sama w sobie by weszła w życie, to nie znaczy, że na drugi dzień już będziemy mieli tą akcję. Ta opcja też wymagałaby zorganizowania. Ja uważam, że lepsza jest sytuacja taka, że mamy dalej certyfikaty, możemy realizować inwestycje w systemie certyfikatu, niż jakbyśmy mieli tak zwaną lukę inwestycyjną, taką jaką przewidywała poprzednia ustawa. Tak? Bo gdyby nie przedłużenie wejścia w życie tego systemu aukcyjnego, w obecnym czasie mielibyśmy tak zwaną lukę inwestycyjną, gdyby nic nie mogło powstać. No tylko panie Dominiku, właśnie my mamy tą lukę inwestycyjną de facto, bo na koniec dnia okres półroczny jest tak krótkim okresem, że no, nie słyszymy o tym, żeby inwestycje były realizowane. No co najwyżej udało się może jednej czy dwóm firmom, które nie dały rady w zeszłym roku podać napięcia do sieci i jakby myślały, że już będą ogłaszały wniosek o likwidację. No prześliznęli się faktycznie, ale nowych inwestycji, no to my słyszymy to z Tomkiem na co dzień. Bank mówi nie, to jest taki termin. Dostawca turbiny mówi nie, nie zobowiązuje się do tak krótkiego terminu. I w związku z tym tutaj pytanie do pana Wojciecha. Nawet jeżeli się uda, że i będzie to tak wyglądało, że 1 lipca wejdzie i będzie przedłużony system certyfikatów do roku, na co z naszymi projektami, które mamy w portfelu, możemy liczyć? Czy to faktycznie jest przestrzeń do realizacji na starym systemie jeszcze? To znaczy, trzeba zwrócić uwagę na jedną rzecz. Jeżeli tutaj Państwo się zdecydują na turbiny używane, tak jak były zastosowane na pionie, przy czym muszę powtórzyć taką informację, którą już przekazywałem Panu Maciejowi, że dokonaliśmy przed zakupem audyt techniczny turbin, które żeśmy kupowali, bo turbin jest bardzo dużo na rynku w różnym stanie. I te turbiny, które żeśmy nabyli na potrzeby projektu, były turbinami prawie nowymi. Pomimo tego, że one mają gamesy mają 8 rok, Vestasy mają ponad 10 lat, ale firma, która wykonała ten audyt, Total Wind, jest to firma globalna, duńska firma, wykonawszy ten audyt, stwierdziła, zresztą to jest w audycie, że poziom zużycia tych turbin jest około 15-17%. Czyli jeżeli takie turbiny uda nam się kupić, a oczywiście mamy rozeznanie, gdzie możemy je kupić w tej chwili, to jest jedyna szansa, żeby zrealizować zupełnie bezpiecznie w obrębie obecnego systemu wsparcia przez maksimum 5,5 miesiąca kilka turbin, które byśmy planowali. No, zakładając, że jednak chcemy iść w nową technologię, Vestas V110, duże wieże, nowe maszyny, co wtedy? Jeżeli chodzi o nowe turbiny, no będzie to duże wyzwanie. Będzie to duże wyzwanie, zwłaszcza jeżeli chodzi o zamknięcie finansowania. Bo bank, nawet jakbyśmy bardzo sprawnie załatwiali samą procedurę bankową, to jest 2 miesiące, na pewno nie krócej. I teraz pozostaje nam praktycznie 5 miesięcy dla producenta na wybudowanie tych turbin. No, jest to możliwe, ale bardzo trudne. Okej, okay. I mielibyśmy się o tym dowiedzieć na przestrzeni
w zasadzie najbliższego miesiąca, dwóch, prawda? Bo powinniśmy usłyszeć, że trwają prace już nad tą nową ustawą i odroczeniem wprowadzenia tego czwartego rozdziału, zmienionego wtedy już o... Muszę tutaj zauważyć jedną podstawową kwestię, a mianowicie zanim inwestor się zdecyduje na realizowanie projektu, zanim bank się zdecyduje na zapewnienie finansowania, to bardzo czytelna musi być treść tej ustawy nowej. Jeżeli ta ustawa pozwoli bezpiecznie zrealizować projekt, jeżeli zapewni wszystkie wskaźniki ekonomiczne na poziomie właściwym dla akceptacji inwestora i dla akceptacji banku, to znaczy tutaj chodzi o wskaźnik pokrycia długu, DSL, to wtedy na pewno jest to możliwe. Ale te wskaźniki muszą być zapewnione, muszą być wiadome. Bez znajomości ostatecznego kształtu ustawy nie ma co dodawać w tej chwili. Ja chciałbym jeszcze poprosić tutaj pana Tomasza o zabranie głosu, ponieważ pan Tomasz realizuje też projekty, no już właśnie, tak jak wspomniałem, od 2003 roku, więc to jest kawał czasu i realizował kilkadziesiąt, czy nawet już ponad 100 megawatów dla różnych inwestorów, między innymi Iberdroli. Ja chciałbym zadać takie pytanie, jak na przestrzeni tych wszystkich lat widzi pan problemy, z jakimi mierzą się inwestorzy w tych źródłach? Czy to są te same problemy, czy z czasem po prostu one ewoluują i jedną rzecz już się udało okiełznać i wychodzą kolejne? Czy to raczej można powiedzieć, że historia zatacza koło i w zasadzie każdy inwestor musi tą samą drogę przejść? Tak, branża od początku swojego rozwoju w Polsce miała zawsze jakieś problemy, trudności. Wcześniej były to trudności związane przede wszystkim z przyłączeniem do sieci energetycznej. Pozostały one nadal, chociaż jest to już dobrze dopracowane, ale zawsze występowały pewne trudności związane z prawodawstwem. Najpierw tego prawa nie było. W związku z czym urzędnicy różnie interpretowali to prawo, jakie było i próbowali je dostosować do tych nowych inwestycji. Później prawo się zmieniało, raz było lepiej, raz było gorzej. Pamiętam, jak zaczynałem, no to mówiło się, że jest trudno, no ale jakoś do przodu ta branża szła. No i na przestrzeni tych wielu lat widać, że zawsze jakieś trudności występowały. Wiele z nich było pokonywanych, wprowadzano jakieś nowe rozwiązania, elektrownie wiatrowe powstawały, wiedza wśród społeczeństwa i rządzących się powiększała, zmieniała się technologia, dochodzono do wniosku, że znowu trzeba wprowadzić jakieś nowe zmiany, jakieś uszczegółowienie różnych przepisów. I to było bardzo dobrze widoczne na przykład w temacie środowiska. Pewno część z Państwa słyszała o raporcie NIK-u z zeszłego roku, że niektóre elektrownie wiatrowe były stawiane zbyt blisko siedzib ludzkich i pokłosiem tego jest między innymi ta ustawa odległościowa. No i faktycznie no, kiedyś, kiedy nie było za bardzo tych rozwiązań prawnych i panowała może troszeczkę taka samowolka i ludzie też nie wiedzieli dokładnie i urzędnicy też nie wiedzieli, czy można stawiać, w jakiej odległości, czy jakie turbiny. No i czasami dochodziło do tego, że jakieś pojedyncze lokalizacje powstawały w miejscach zbyt blisko zabudowy mieszkaniowej. Dlatego też wymagania co do uzyskania decyzji środowiskowej z roku na rok były coraz większe. W tej chwili trzeba wykonywać bardzo dokładne badania całego środowiska, nie tylko w miejscu samej lokalizacji turbin wiatrowych, ale też w okolicy. Kiedyś wystarczył tylko taki ogólny raport, teraz to są minimum roczne badania fauny, flory, głównie chodzi o ptaki i nietoperze, bardzo dokładne badania hałasu, zjawisko migotania cienia, nawet bada się to biorąc pod uwagę poszczególne budynki, okna,
i bardzo, bardzo szczegółowe raporty się wykonuje, a to wszystko wymaga dużo pracy i dużo czasu, w związku z czym wiele tych projektów, jakie na rynku są na przykład z pozwoleniami na budowę, to były projekty zaczynane ponad 5 lat temu i dopiero teraz mogły wejść w życie, bo musiały spełnić tyle wymogów, jakie stawia prawo. Czyli co z takim stwierdzeniem, jak pan słyszy, jak ludzie mówią, że trzeba uregulować branżę, bo ona jest po prostu, jest samopas. Każdy buduje gdzie chce, blisko domu, po prostu przeszkadzając innym, nie licząc się z ich zdaniem. No gdzieś tam w opinii publicznej no funkcjonuje takie stanowisko wciąż, że ta branża wymaga regulacji. W dużej mierze wiąże się to z niewiedzą tych osób, które się wypowiadają na ten temat. Nie wiedzą, ile już jest wymagań dotyczących tej branży, a uregulowania prawne zawsze można nowe wymyślać, zmieniać stare. Myślę, że tak można w nieskończoność. Jakie jest ryzyko, albo jak to wyglądało, jeżeli inwestycje powstaną, tak jak no, według prawa, które w tej chwili jest, czy według pozwoleń, które są, wejdzie prawo, które zaostrza te wymagania i pojawią się roszczenia, jakichś odszkodowań od osób, które będą się powoływały na to, że skoro jest ustawa, to budowla powstała zgodnie z prawem, ale przyniosła komuś szkody. Czy są jakieś takie kasusy i jakie jest ryzyko takiego problemu? Nie, tutaj na podstawie tej ustawy, tych rozwiązań, które są proponowane, jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze byłyby niezasadne dla osób, które twierdziły, że byłyby podszkodowane tak, w sytuacji, twierdząc, że no, mamy gorszą sytuację w stosunku do tych osób, które mają nieruchomości jakieś tam swoje, gdzie nie ma wiatraków, tak, i ktoś chciałby budować. Tutaj no, mamy te przepisy intertemporalne, jest też no, ogólna zasada konstytucyjna poszanowania praw nabytych, więc jeżeli skoro ktoś realizuje też zaufanie zasada do organów władz państwowych, tak, więc skoro ktoś realizuje swoje zamierzenie budowlane, inwestycyjne na podstawie przepisów obowiązujących w chwili realizacji tej inwestycji i realizuje tą inwestycję zgodnie z tymi przepisami, tak, to do, w stosunku do takiego inwestora, do takiego podmiotu nie mogą być wysuwane jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze. No, jeżeli już by można mówić, bardzo hipotetycznie, tak, o takich tego typu, no to tylko i wyłącznie w stosunku do organów, które wydawały tego typu decyzji, natomiast nie w stosunku co do adresata. Bardzo proszę. Ja takie pytanie. Pan powiedział, że w systemie wsparcia aukcyjnym profitowość powinna być wyższa, czy jest oczekiwana wyższa niż w zielonych certyfikatach. Mógłby pan wyjaśnić dlaczego? To może pan Wojciech? To nie jest jednoznaczne. Ja chciałem zwrócić uwagę przy okazji, jak cokolwiek danym jest w tej chwili mówić, na taki fakt, iż dzisiaj decyzją ministrów obecnego rządu już jedno jest pewne, to znaczy, że 50% źródeł odnawialnych, które dotychczas były przez wiele lat ostatnich, 8 lat realizowane, to było współspalanie. Dzisiaj wyraźnie jest już decyzja, że te współspalanie będzie ograniczone tylko, jeżeli chodzi o proweniencję tych źródeł do obszaru Polski. Czyli to wszystko, co było dotychczas realizowane, te setki statków, które przypływały z Afryki, z Ameryki Południowej, które przywoziły śmieci, powstały na innych kontynentach, które były następnie spalane w polskich elektrociepłowniach. Panie Wojciechu, przepraszam, takie jedno tylko zdanie komentarza, wyjaśnienia dla Państwa. Współspalanie, czyli spalanie biomasy z węglem i to, co Pan Wojciech mówi, to chciałbym, żebyśmy teraz to też zaznaczyli. W Polsce głównie te źródło biomasy pochodziło z przemysłu meblarskiego, po prostu ze ścinek drewnianych. Tak jest naturalnie, ale jest zupełnie inaczej, kiedy Polska no, ma rolę bardzo silną w całej Europie, jeśli chodzi o produkcję mebli, nie wiem, czy Państwo wiedzieliście. Więc u nas wszystkie te ścinki z obróbki drewna są wykorzystywane właśnie w przemyśle meblowym, więc zwyczajnie się tej biomasy jest bardzo mało. I to, co Pan Wojciech tu powiedział, my przywoziliśmy śmieci z innych kontynentów, łupiny orzecha kokosowego z Brazylii, żeby tylko w Polsce to spalać, bo jest to spalanie biomasy z węglem w układzie, gdzie 80% spalania to był węgiel, a 20% tego orzecha.
orzecha. Także to był ten efekt ekologiczny, który chcieliśmy jako Polska osiągnąć. Tak? Przepraszam, ale... To jest bardzo ważne. No, są pewne rzeczy pozytywne, które są wynikiem pracy obecnego rządu. Ta konstatacja, że ucinamy ten proceder, który istniał przez wiele lat, przez 8-9 lat ostatnich, to rzeczywiście jest bardzo, bardzo dobrze wpływa na ceny certyfikatu. Bo certyfikat na pewno zostanie przy nawet systemie aukcyjnym zachowany i jeżeli certyfikat, cena tego certyfikatu była kształtowana przede wszystkim poprzez olbrzymią podaż śmieci przywożonych do Polski i współspalanych potem w elektrociepłowniach zostanie ograniczona, to wtedy mamy do czynienia z zupełnie innym kształtowaniem się cen poziomu tych certyfikatów. Tak, dzisiaj jest mowa o cenie 110-120 zł za 1 MWh certyfikatu, to w momencie, kiedy zostanie ograniczona biomasa tylko i wyłącznie do obszaru Polski, co sądzę, że będzie to około 10-20% maksimum ilości, to te certyfikaty na przestrzeni kilkunastu miesięcy mogą mocno pójść w górę. Ja szacuję, że osiągną kwotę 200 zł za MWh. Czyli będzie... Bardzo ważne dla... Czyli będzie spadała nad podaż po prostu? Będzie spadała najpierw nad podaż przy utrzymywaniu mniej więcej takiej ceny jak obecna, tylko to nad podaż będzie topniała i w pewnym momencie będzie wyraźna nadwyżka ceny. I kolejna rzecz, jeżeli mamy mieć biomasę tylko z Polski, której jest mniej, która jest droższa, etc., zwiększa się też udział tego jej biomasy, prawda, we współspalaniu. Zdecydowanie. Co jest kolejnym aspektem, który zmniejsza udział współspalania w ogóle w OZE. A Panie Dominiku, takie jeszcze pytanie. Co z tym zapisem, który miał zapobiegać spadkom cen zielonego certyfikatu poniżej 70% opłaty zastępczej, bo on znajduje się w czwartym rozdziale ustawy o OZE i teraz w tych naszych tutaj rozmowach, jak to się ma? Czy to będzie ten 1 lipiec, czy to... Kiedy ten zapis tak naprawdę Pana zdaniem zacznie funkcjonować, bo on by zmusił zakłady energetyczne do skupowania certyfikatów w przypadku, kiedy one są, a nie na przykład płacenia opłaty zastępczej, co też powoduje, że ta nadpodaż nam nie topnieje w takim tempie, jakbyśmy chcieli. Rzeczywiście takie rozwiązanie jest w ustawie OZE. Ono de facto w mojej ocenie może być też poczytywane komaftem rozwiązaniem, no bo to jest jakieś tam, jest obowiązek, ale nie ma sankcji, w ten sposób powiem, tak? Więc tutaj jest, mogą sobie uczestnicy rynku tych certyfikatów trzymać na lepsze czasy, że tak powiem, tak? I z tego rynku nie wycofywać, nie umarzać tych certyfikatów. Natomiast jak Państwo widzicie, no ta cena tego certyfikatu w tym roku, ona już poszła do góry, to w związku z tym, że też został ograniczony certyfikat dla współspalania, tak? Mamy teraz 0,5 tego certyfikatu, jest mniej tej technologii, więc te źródła też tak naprawdę, które pozostaną w tym systemie certyfikatów, ich ilość będzie stabilna, tak? Więc to ma na celu ustabilizowanie tej ceny tego certyfikatu na jakimś tam pewnym pułapie. Ja tylko powiem, no, co do różnicy tak, pomiędzy aukcjami a właśnie certyfikatami, to może się wyraziłem nieprecyzyjnie co do wysokości wsparcia, ale tu mówimy raczej o stabilności wsparcia. System aukcyjny jest systemem bardziej stabilnym, bardziej przewidywalnym. To jest cena, która jest zagwarantowana obecnie, jeżeli mówimy na 15 lat, stała cena, która zostanie wygrana tak naprawdę w aukcji. To też zmniejsza koszty operacyjne, finansowanie danej inwestycji, obsługę długu i w konsekwencji ma to w jakimś tam ogólnym rozrachunku wpływ na przychody z danej inwestycji. Tak? Natomiast ten certyfikat, gdzie jego cena jest gdzieś tam, powiedzmy sobie, kalkulowana na grze popytu i podaży, tak? Bo to jest papier, można powiedzieć, wartościowy, który jest obracany na giełdzie i jeżeli jest większy na niego popyt, to ta cena jest wyższa, a jeżeli nie, to jest odwrotnie. No wiadomo, to też się wiąże, pomimo tego, że w certyfikatach nieraz można by było wygrać więcej, tak? To się potem okazuje, że w ogólnym rozrachunku to ten system aukcyjny będzie bardziej opłacany, będzie można było na nim zarobić. No tutaj jest to, ile się zarobi, tak, na danej inwestycji, to zależy od wielu czynników, tak, chociażby też od tych cen referencyjnych, ile energii będzie do tej aukcji przeznaczone, jaka pula energii tak naprawdę będzie objęta wsparciem. Natomiast no, takim no, lepszym rozwiązaniem, tak, i taką wartością dodaną tego systemu aukcyjnego jest ta stabilność, tak, gdzie ta cena będzie po prostu stała. Dobrze, dziękuję Państwu bardzo.